Witamy Was w kolejnym odcinku G4 News. Za nami kolejny miesiąc nauki, w czasie którego wiele się wydarzyło w naszej szkole. Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji. Samorząd uczniowski naszego gimnazjum przeprowadził wybory. Kandydatami na urząd przewodniczącego szkoły byli Ania Szpak z klasy 3 B, Iza Horakczuk z klasy 3 B oraz Antek Nicpoń z klasy 2 A. Uczniowie ci przed tym ważnym dniem przeprowadzili swoje kampanie wyborcze. Pani Marta Kurzawa oraz pani Ewa Czwartacka czuwały nad przebiegiem głosowania. Ostateczne wyniki wyborów wyglądają następująco. Największą ilość głosów zdobyła Ania, drugie miejsce Antek, trzecie miejsce Iza. 200 osób tańczących na boisku szkolnym? Tak, to możliwe. Taneczna przerwa na stale zagościła w kalendarzu szkolnych imprez czwórki. 30 września na długiej przerwie cała społeczność szkolna wspólnie zańczyła dwa proste układy taneczne. Co było najważniejsze? Były bisy. Pierwszego października nasza szkoła wzięła udział w 19 edycji rajdu mrówczego organizowanego przez 10 drużynę starszoharcerską Piranie. 5 patroli wczesnym rankiem wyruszyło na trasę, wykonując po drodze liczne zadania, które wymagały od uczestników sprytu, szybkości i oczywiście ogólnej wiedzy szkolnej. Na zakończenie rajdu na przełęczy Tompadła zostały wręczone nagrody dla najlepszych patroli. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny, jubileuszowy 20 rajd. 14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie którego nastąpiło przyjęcie nowych uczniów do naszej wielkiej szkolnej rodziny, czyli pasowanie pierwszoklasistów na ucznia gimnazjum nr 4 oraz uroczysta adopcja drzew. Po apelu mogliśmy obejrzeć program artystyczny przygotowany przez klasę 3 B pod opieką pani Łupuszańskiej Kułak i Werner. Dużą atrakcją tego przedstawienia był osobisty udział trójki wychowawców klas pierwszych, pani Zielińskiej, Łopuszańskiej Kułak i pana Chrysta. Wow! Jest szczyt pełni śmiałości. Wlewamy wciąż nową wiedzę, zaprawioną systematycznością, łagodnie mieszając. Nie zapominamy o kaskadzie pomysłowości, Denis. Pod koniec października w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji OTK było bądź autorem swojej kariery. Dlatego wszystkie warsztaty i spotkania miały na celu uświadomić nam, jak ważne jest mądrze budować swój dobry start w przyszłość. W jednym tylko tygodniu nasz doradca zorganizował dla nas prawie 30 różnych warsztatów klasowych, 5 spotkań z ekspertami od kariery, warsztaty z informatykiem, sesje z tutorem oraz warsztaty kulinarne, hotelarskie i turystyczne. Biblioteka Szkolna i Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze zaprasza uczniów, rodziców i mieszkańców dzielnicy do korzystania z naszego księgozbioru. Wszelkie informacje dotyczące działalności placówki można śledzić na stronie internetowej szkoły w zakładce Centrum Czytelnicze. Dziękujemy za uwagę. Mówiły dla Was Natalia Szaradowska i Zuzia Kostun.